Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam pokrótce o wodnym chwaście. Jest kilka roślin, które definitywnie są chwastami i pomimo ich piękna, a także wykorzystania w akwarystyce, nimi pozostaną. Przykładem takiego chwastu jest znana wszemiwobec pistia, roślina pływająca. Ale nie o niej chcę dzisiaj powiedzieć, a o innym przedstawicielu chwastów, o Potamogetonie gaii, czyli rdestnicy geja. Gaja. Tak, stanowczo gaja. Dlaczego to chwast? Bo jak się ten gaj znaczy w śrubę czegoś, co po wodzie pływa w kręci, to nie ma przebacz. Potamogeton gaii pochodzi z Ameryki Południowej. Dorasta mniej więcej do jakichś 2 metrów wysokości. Żyje przeważnie w dość płytkich zbiornikach wodnych. Co jest dla niego charakterystyczne? Cienka łodyga, bardzo słaby system korzeniowy i to, co najbardziej się może w nim podobać, czyli liście. Liście półprzezroczyste, zielone, przechodzące wraz z wysokością rośliny do mieszaniny czerwieni z brązem. Roślina nie ma wielkich wymagań, więc można by ją zaliczyć do łatwych w uprawie. Ale jak wiadomo, nawet najprostsze rośliny czasem nie rosną. Z tego, co wyczytałem, to Potamogeton bardzo lubi reagować na zimę. Nie wiem, czy widzi ją za oknem, czy wyczuwa jakimś tajnym receptorem. W każdym razie jest sezonowcem i na zimę postanawia zgnić od dołu, zrzucając zdrowe góry rośliny, które się same ukorzeniają. Co wam to przypomina? Po prostu przycinkę rośliny. Dół wywalamy, a sadzimy górę. Według mnie Potamogetonowi po przycięciu wydaje się, że to zima i doły pozostawione w gruncie w większości bardzo słabo odbijają. To są moje obserwacje, może u was jest inaczej. Ja przekonałem się, że nie warto tych dołów zostawiać, tylko sadzić same czubki. Niestety, i same góry też potrafią się nie przyjąć, więc nie polecam zakupów tylko jednej sztuki tej rośliny. Kiedy Potamogeton postanowi się jednak przyjąć i zaadaptować do warunków naszego zbiornika, to przycinamy go raz na 2 tygodnie. Rośnie szybko i kładzie się na tafli wody. Często traci wtedy dolne liście, za to łodyga, która pływa, ma pięknie wybarwione listki i równie często kwitnie. Kwiaty mało atrakcyjne w formie pałki, kwitnie zawsze nad wodą. Tak jak powiedziałem wcześniej, Potamogeton ów nie jest wymagający. Rośnie w temperaturach 22-27 stopni Celsjusza, praktycznie w każdej wodzie, zarówno przy dużym, jak i małym oświetleniu. Zbyt mało światła spowoduje, że będzie zielony. Przy większej ilości oświetlenia wybarwia się na czerwono-brązowo. Roślina najczęściej jest sadzona na trzecim planie, co powoduje zasłonięcie łysych dolnych części łodyg przez plan drugi. Rozmnażamy ją, tak jak powiedziałem, poprzez odcięcie górnej części rośliny i posadzenie w podłożu. Czytałem, że rozmnaża się też poprzez rozłogi, ale osobiście tego w akwarium nie zaobserwowałem. Roślina naprawdę całkiem sympatyczna z wyglądu, łatwa w uprawie i nadająca się do wielu kompozycji. Wadą jej jest szybki wzrost, ale umiejętnie ją przycinając, możemy wystrugać z niej niezły krzaczek.